Cześć YouTubownicy! Zapraszam Was do odcinka, w którym opowiemy sobie historię osoby, która gdyby udało jej się zrobić to, co sobie zaplanowała, to nic by się nie zmieniło, ale nie udało jej się zrobić właśnie tego, więc nic się nie zmieniło. Troszkę żartuję, bo jednak kilka rzeczy w Europie się zmieniły pod wpływem Napoleona. Ale od samego początku zachęcam, żeby patrzeć na tego człowieka nie jako sprawcę zmian, ale jako owoc zmiany i efekt tej zmiany. No bo o czasach Napoleona, czyli historii, która zaczyna się w mniej więcej 1790 roku i trwa do 1815, trzeba rozpatrywać ten czas w kontekście rewolucji francuskiej, o której zrobiłem odcinek dawno temu. No ale po prostu jest to czas dynamicznych zmian i rewolucji. To jest moment, w którym lud zwraca się przeciwko władzy absolutnej i domaga się sprawiedliwości, zmiany sposobu funkcjonowania państwa, która odzwierciedlałaby zmianę społeczną, która już zaczęła się dziać w XVII-XVIII wieku. Chodzi tutaj przede wszystkim o myśl oświeceniową. O to, że ludzie, przede wszystkim inteligencja, staje się przekonana o tym, że to w ludzkim umyśle drzemie siła i zdolność do tego, żeby zmieniać rzeczywistość wokół siebie. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Topnieje wiara w to, że jeżeli władca ma władzę nadaną od Boga, to nie powinno się mu jej odebrać i on ma pełne prawo rządzić sobie czym tylko chce i w ogóle, że wszystko do niego należy. Napoleon wywodził się ze środowiska wojskowego, nie urodził się nawet w Francji kontynentalnej, tylko urodził się poza jej granicami. Napoleon urodził się na Korsyce, czyli wyspie położonej na południe od obszaru nazywanego Francją kontynentalną. Korsyka zawsze była ważną bazą dla operacji militarnych i była takim punktem strategicznym. Na początku XVIII wieku, właściwie już od XIII, władzę na Korsyce sprawowała Republika Genui i przez 5 wieków kontrolowała ją z dużymi sukcesami, wykorzystując ją właśnie do swoich celów strategicznych. Jednak w 1736 roku na wyspie wybuchło powstanie przeciwko rządom Genui i w ogóle wpływy tej republiki drastycznie topniały. Ci powstańcy w pierwszej połowie XVIII wieku proklamowali Korsykę jako monarchia i nawet wybrali sobie własnego króla. I co prawda żadne inne państwo tej niepodległości czy tej nowej monarchii nie uznało, ale to nie przeszkodziło mieszkańcom Korsyki ogłosić niepodległość i nazwać się Republiką Korsykańską. W 1768 roku Genua, która prawnie dalej była właścicielem Korsyki, zrzekła się pretensji, czyli właściwie własności wyspy na rzecz Francji, która w tym roku wysłała na nią swoje oddziały, które zaczęły pacyfikację tych osób, które uważały, że faktycznie Korsyka jest niepodległą wyspą. No i właśnie w takich okolicznościach na świat przychodzi Napoleon. Ciężko stwierdzić, czy Korsyka była wtedy niepodległa, czy była już podległa Francji. W dużym skrócie przepraszam cię za tą przydługą dygresję, ale no, skoro już o tym powiedziałem, to warto sobie tę sprawę wyjaśnić. W 1785 roku Napoleon Bonaparte wstępuje w szeregi armii francuskiej, no i rozpoczyna dość imponującą karierę właśnie w strukturach wojskowych. Weźmie udział m.in. w kampanii zbrojnej w Egipcie, gdzie już jako dość wysoko postawiony żołnierz będzie reprezentował interesy francuskie właśnie tej kampanii zagranicznej. Ale wcześniej, w 1793 roku, dołączy do rewolucji, tak? I będzie zbrojnie wspierał rewolucję, która walczy z obecnym królem Francji Ludwikiem. Wojska francuskie w 1793 roku, kiedy Napoleon dołącza do armii rewolucyjnej, walczą już nie tylko ze sprzeciwem wewnętrznym, ale przede wszystkim przeciwnikiem tej Francji, która po prostu zmienia się właśnie w ten organizm rewolucyjny, który przejmuje kontrolę. Przede wszystkim zagrożeniem dla Francuzów stają się mocarstwa zewnętrzne. Rok wcześniej, bo w 1792 roku, zawiązana zostaje tak zwana pierwsza koalicja antyfrancuska. Mocarstwa, którym nie podobają się zmiany we Francji i obawiają się podobnych zmian u siebie, chcą zdusić zmianę w zarodku. No i z tego względu właśnie wypowiadają wojnę Francji. No i to tyle, jeżeli chodzi o te wydarzenia rewolucyjne, dlatego że zrobiłem o tym osobny odcinek, także polecam i odsyłam. Do samego końca XVIII wieku Napoleon będzie rozwijał się i rosnął w strukturach władzy i będzie zgarniał sobie nowych popleczników już powoli, już nie tylko jako wojskowy, ale także działacz po prostu polityczny, który ma głos, który zabiera głos w wielu dość istotnych kwestiach. Wreszcie właśnie na przełomie XVIII i XIX wieku Napoleon przejmuje władzę we Francji i mianuje się konsulem. Przejmuje władzę dlatego, że ma bardzo mocną siatkę interesariuszy, którzy wspierają Napoleona. Jest kościół, z którym Napoleon zaraz po przyjęciu władzy dogada się, no i po prostu umocni swoją władzę u instytucji,
która ma bardzo, bardzo mocne wpływy we Francji. To jest bardzo ciekawe, dlatego że rewolucja francuska była wymierzona między innymi właśnie w hierarchię kościelną i we władzę kościoła we Francji. A tutaj przedstawiciel, który ma wsparcie rewolucjonistów, pierwsze co robi, to dogaduje się z kościołem po to, żeby wsparł go w jego siłach, między innymi swoim majątkiem. Surprise, motherfucker! To idealnie pokazuje, jak bardzo nic się we Francji nie zmienia. Ale mimo tych kilku kontrowersji, Napoleon naprawdę ma poparcie społeczne. Ludzie po prostu chcą przynajmniej nowej twarzy. No i Napoleon jako osoba, która nie jest z wyższych sfer, która ma udowodnione doświadczeniem wojskowym po prostu kompetencje i która od lat uczestniczy po stronie rewolucji w konflikcie, no ludzie kochają Napoleona i naprawdę wierzą mu, że będzie dobrym i sprawiedliwym władcą, który zapewni Francji bezpieczeństwo i rozwój. Napoleon rozpoczyna swoje reformy, rozpoczyna tak naprawdę władać krajem. Bardzo szybko Napoleon będzie mianować się dożywotnim konsulem. To jest coś, co znamy z Cesarstwa Rzymskiego, tak? Juliusz Cezar też właśnie robił coś takiego. Zaczyna stawiać budowle na wzór rzymskich i w ogóle nawiązuje do imperium w wielu momentach. Nie wiem, z czego to wynika, no chyba po prostu z psychiki osoby, która nagle znikąd, prawie że znikąd, staje się władcą takiej wielkiej potęgi. No i też wydaje mi się, że Napoleon jako osoba bardzo inteligentna i przebiegła, zdawała sobie doskonale sprawę, że dla wielu osób jest on naprawdę uosobieniem zmiany. Takiej serio wielowymiarowej zmiany na płaszczyźnie duchowej, postrzegania organizacji społecznej, no i też wreszcie takiego patriotyzmu po prostu. Francuzi widzieli w nim bohatera i nadzieję. Dlatego jak przystało każdemu porządnemu bohaterowi i nadziei ludów historii, rozpoczyna on regularne czystki przeciwników politycznych, umacnia swoją władzę, no i też reformuje takie elementy jak na przykład edukacja, wprowadzając licea. W 1804 roku w życie wchodzi tak zwany kodeks Napoleona, który później w miarę podbojów francuskich będzie przenoszony na kolejne kraje. Ten kodeks wprowadza wiele faktycznie progresywnych rzeczy. Napoleon wprowadza m.in. zasadę merytokracji, czyli takie założenie, że urzędy publiczne powinny być przydzielane nie ze względu na czynniki zewnętrzne, tak jak urodzenie, stan społeczny czy znajomości, tylko ze względu na faktyczne umiejętności. No jest, nie jest to ujęte w żaden konkretny sposób, ciężko to jakoś zmaterializować, no ale ogólnie takie podejście, że nagradzamy według zasług i przydzielamy urzędy według zasług, a nie według po prostu znajomości, to jest dość zdroworozsądkowa i taka myśl, która przydałaby się pewnie nam dzisiaj też bardzo przy konstruowaniu państwa. No i tak naprawdę w 1804 roku, chociaż te reformy trwały dużo dłużej, w tym roku można skończyć opowieść o zmianach takich na płaszczyźnie społeczno-kulturowo-politycznej i możemy skupić się na najważniejszej rzeczy związanej z Napoleonem, czyli na naparzance. Okres napoleoński to jest tak naprawdę okres Francja kontra reszta świata. I to tyle w pierwszej części materiału poświęconego Napoleonowi Bonaparte. Osobie, która stara się być uosobieniem pewnych idei, jednocześnie wykorzystując je bardzo pragmatycznie do swoich celów. Zachęcam Cię do tego, żeby zostawić po sobie jakiś ślad w postaci komentarza, może łapki w górę, a może udostępnienia tego filmu komuś, kto dzisiaj nie spędził 10 minut słuchając o Napoleonie. Mam nadzieję, że Ci się podobało, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.